Serwus, witaj w 9. odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś przygotuję ozór wołowy w sosie szarym. Zaczynamy! Składniki: ozór wołowy, włoszczyzna, masło, jedna cytryna, jedna łyżka migdałów, jedna łyżka rodzynek, jedna łyżka cukru, liść laurowy, kilka ziaren pieprzu, kilka ziaren ziela angielskiego, mąka, ocet balsamiczny, sól oraz pieprz. Ozór wołowy zalewam wrzątkiem i gotuję przez 2,5 godziny. Po tym czasie wyciągam go do miski i zalewam zimną wodą. Wystudzony ozór wołowy obieram ze skóry. Do wywaru dodaję seler, por, marchewki i pietruszki. Dodaję liść laurowy, ziarna pieprzu, ziele angielskie. Wkładam obrany ozór wołowy. Dodaję jedną łyżeczkę soli i wszystko gotuję jeszcze przez 1,5 godziny. W czasie, gdy ozór z włoszczyzną się dogotowuje, przygotowuję sos szary. Na patelnię daję jedną łyżeczkę cukru i czekam, aż się rozpuści i zbrązowieje. Dodaję 5 łyżeczek wody, wszystko mieszam i zlewam do kubka. Na patelnię rozpuszczam 50 g masła, dodaję 3 łyżki mąki i wszystko zasmażam na brązowy kolor. Rozprowadzam wystudzonym wywarem. Do sosu dodaję posiekane migdały i rodzynki po jednej łyżeczce. Dodaję karmel oraz sok z całej cytryny, a także 2 łyżki octu balsamicznego. Wszystko mieszam i podgrzewam na wolnym ogniu. Ugotowany ozór wołowy kroję w paski i kładę go na półmisku. Polewam sosem szary i gotowy. Smacznego i do miłego oglądania. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z serii Tradycyjna Polska Kuchnia oraz do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, Krychu gotuje.